tutaj. O. Pan starosta, poznałeś kiedyś? Tak. No właśnie, siadaj. Dobrze. Ja sobie tutaj robię swoje drogi. Ela, chodź koło mnie. Jedź po pana starosty tam. Tak, ja przywitam państwa. Jak pan na imię? Radek. Radek. Wiem, ale... A, Elżbieta. Elżbieta. Oj, przepraszam. To co, możemy? Dobrze, witam państwa. Poprosimy państwa o spotkanie, gdyż w piątek wspólnie tutaj z wójtem Kołakowskim dokonaliśmy pewnych uzgodnień w zakresie możliwej do udzielenia pomocy dla Radka Agatowskiego. Dzisiaj udało się też Radka i jego mamę, panią Elżbietę, zaprosić do nas do starostwa. Być może będą państwo mieli jakieś pytania do pani Elżbiety. Powiem tylko tyle, że mamy tutaj przygotowany specjalny projekt w tym zakresie do realizacji, o którym za chwilę opowie pan wójt Jerzy Kołakowski. Ja kończąc to nasze spotkanie powiem, co w tym zakresie będzie mogło przygotować i zrobić starostwo powiatowe, bo takie tutaj polecenia w tym zakresie już przeze mnie zostały wydane w stosunku do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Tam upatrujemy szansę na to, aby móc przywrócić tutaj Radka do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez staż pracy, ale o tym opowiem za chwilę. Panie wójcie, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Właściwie to dzisiaj przypadek, że Radek i Radka mama jest z nami, ponieważ po wizycie u lekarza mają skierowanie do szpitala na oddział wewnętrzny. Jest to już uzgodnione z panią dyrektor Olech. Radek zostanie przebadany po długim pobycie 10-miesięcznym w więzieniu, można powiedzieć. Musi być przebadany, natomiast czekamy jeszcze na bieg wydarzeń, jaki będzie, jaki nastąpi. Miejmy nadzieję, że ten 6-miesięczny kwarantanna, która wstrzymanie od wykonywania kary więzienia dostanie. W międzyczasie czekamy też na pana prezydenta, który najprawdopodobniej, tak myślę, ułaskawi Radka, bo jak państwo wiecie, żeby Radek był przyjęty i mógł dostać tą pracę, o którą bardzo zabiegał i marzył zawsze. Pamiętam, Radek mówił, że chce pracować. Radku, powiedz, jak jest? Chcesz pracować? No. On chce, już pamiętam, 2 lata temu mówił mi, że jego marzeniem jest właśnie praca i było to trudne wtedy, bo chodził na zajęcia terapii. Ale powiem szczerze, tak po analizie tego wszystkiego i z panem starostą, to no, trzeba dać szansę chłopakowi. Mamy już osobę, która będzie się nim opiekowała. Pan dyrektor Gosiru wyraził zgodę, żeby Radka zatrudnić, więc czekamy tylko teraz, bo podczas przerwy wykonywania kary on nie może być zatrudniony. Natomiast z chwilą ułaskawienia będzie już mógł. I to będą jakby następne konsekwencje tego, co chcemy tutaj zrobić. My nie wracamy, ani pan starosta, ani ja już nie chcę. Na pewno Zadra u pani Eli jest i Radka, to co się stało. Natomiast my nie chcemy do tego już wracać, bynajmniej ja, bo ja zawsze patrzę naprzód i myślę, że to co możemy teraz zrobić, to jest najważniejsze i tego będę się trzymał. Także tak to dzisiaj wygląda, że dzisiaj Radek idzie do szpitala na badania, właśnie już za chwilę. Natomiast my czekamy teraz na decyzję sądu penitencjarnego na rozłożenie, czyli na skrócenie, nie jak skrócenie, nie wiem jak to powiedzieć, tego przerwy w odbywaniu kary właśnie. No i taka jest... Ja natomiast powiem... Ja chciałem tylko jeszcze też powiedzieć, że wiele osób zaangażowało się tutaj w to, posłów, senatorów. Też muszę powiedzieć, podziękować bardzo pani senator Grażynie Annie Sztark i panu senatorowi Ziętarskiemu, którzy w zasadzie to rozpoczęli tą akcję tutaj w Koszalinie i właśnie tą procedurą, która na razie jest, ona jest skomplikowana dosyć, ale jest możliwa i to jest chyba jedyna droga, która pozwoliła, że Radek dzisiaj jest z nami tutaj i będzie cieszył się wolnością. Jeszcze jest jedna sprawa, jeszcze nie zamknięta. Mam nadzieję, że też zostanie
już niebawem wyjaśnione to postępowanie, które jest i tyle mogę Państwu na dzień dzisiejszy powiedzieć. Cieszę się, że udało się już sfinalizować. Myślę, że mama też coś doda od siebie i będziemy wspólnie opiekować się teraz tematem i robić wszystko, żeby Radka zostawić tutaj w domu z mamą. Nie, Radku? No. Dobrze, ja jeżeli mogę, to powiem jaki tutaj plan działania. Zostały już zabezpieczone środki na PFRON-ie na odbycie 6-miesięcznego stażu. Natomiast warunkiem jest tego uzyskanie statusu osoby bezrobotnej. Niestety osoba, na której ciąży wyrok, takiego statusu nie może uzyskać. Stąd też będziemy tutaj, myślę, wspólnymi siłami przy poparciu posłów ziemi kołobrzeskiej, senatorów, będziemy starali się wystąpić do pana prezydenta Mieczysława Komorowskiego, aby on udzielił tak zwanego prawa łaski i ten wyrok został na Radku ściągnięty. To spowoduje to, że automatycznie Radek zgłosi się do Urzędu Pracy, nabędzie status osoby bezrobotnej i to umożliwi nam przekazanie środków na odbycie stażu. Ten staż traktujemy jako okres, kiedy Radek będzie mógł się tego zawodu nauczyć. Będzie pracował tutaj, jak wspomniał pan wójt Jerzy Kołakowski, w Gostirze w Ustroniu Morskim. Myślę, że będzie wykonywał drobne, proste prace, ale to tak naprawdę będzie też jakaś forma rehabilitacji, a później będziemy starali się po odbyciu tego stażu doposażyć to stanowisko. Są możliwości też w tym zakresie, aby wyposażyć go być może w bardziej specjalistyczny sprzęt, który będzie potrafił obsługiwać sprzęt, powiedzmy, odpowiadający jego możliwościom. W tym zakresie są to środki, które też zostaną w budżecie PFRON-u zabezpieczone. No i tak my się czekamy już dzisiaj tylko generalnie na złożenie i napisanie tego wniosku o ułaskawienie. Myślę, że tutaj lada dzień taki wniosek do kancelarii prezydenta zostanie złożony. To uzupełniony, bo on już w zasadzie... I jest złożony, tak? Tak, tak. Będzie uzupełnienie o te działania, które my zamierzamy zrobić. To tyle mamy. Jeżeli są ze strony Państwa jakieś pytania do mamy, do pana wójta, to proszę bardzo. Znaczy wniosek został złożony, czy... Znaczy z tego, co mi wiadomo, to tak, bo dlatego, że cała procedura już została wszczęta, musi to przyjść do prokuratury rejonowej, muszą być opinie, także no, to nie jest tak, że my tutaj sobie tylko... Nie, ale formalnie został złożony, czy po prostu jest jeszcze... No z tego, co wiemy, to został złożony ten wniosek. Natomiast nie my żeśmy to złożyli. No właśnie, ten wniosek to został, jak Państwo wiecie, cała procedura została wszczęta już przez służby więzienne. No właśnie, to dawno temu. Tak, natomiast jest jeszcze pani senator Anna Grażyna Sztark i pan Piotr Ziętarski, też senator, którzy... I to będą kolejne wnioski. To będą, tak. My będziemy uzupełniali po prostu te wnioski, które już są, bo nie ma sensu składać dwóch, czy trzech, czy czterech, czy dziesięciu. Po prostu chcemy, musimy dołączyć do tych całych działań, co będzie potem, w jaki sposób chcemy po prostu tą sytuację zachować i wyprostować. O to chodzi. Tak, jeżeli... A jest w Ustroniu Morskim, pan to potwierdzi przecież, że są osoby, które się bardzo zaangażowały w pomoc pani Rosynowi, panu Agatowskiemu. Jest też petycja, prawda, którą ludzie podpisują, która przemysowana była. Tam też była prośba o ułaskawienie. I chciałam zapytać, czy może panowie się podpisali pod tą petycją? Pan jako wójt, pan jako miejscowy, pan wie, że taka petycja istnieje. To są społeczne ruchy, które są, ja nawet nie wiem, powiem szczerze, ale ja... Ale one były na tyle szybko, że ja tutaj to nie wspomnieć, bo... No tak, one oczywiście tam są, tam nawet była akcja zbierania na wózek dla Radka, gdzie... Ten wózek już stoi, prawda? Tak, ale uważamy też, że to jest bardzo zły pomysł, dlatego że tak by zachęcało Radka jeszcze po to, żeby tym wózkiem jeździł i przywoził do domu nie wiadomo jakie rzeczy, więc było to trochę nie na miejscu moim zdaniem i pani Ela się ze mną też zgodziła. Natomiast no, nikogo nie chcemy tu obwinać o złą wolę, no, po prostu stało się, powinni się chyba matki najpierw zapytać ewentualnie, co można takiego zrobić, natomiast nie dawać Radkowi instrumentów, bo jak wiemy, Radek właśnie tym takimi wózkami jeździł i różne rzeczy do domu zbierał. Może dlatego jeździł cudzyni, że nie miał
własnego, a może nie od razu. To nie o to chodzi. Nie taka idea jest, żeby Radkowi dawać wózek, żeby woził tym wózkiem cokolwiek, bo wózek zawsze jest do czegoś tam potrzebny. Tak. Natomiast ja uważam, że to jest no, co najmniej nie na miejscu, moim zdaniem. A czy pani uważa, że Radek sprosta takiej pracy, jaką przygotowują dla niego? Chciałam powiedzieć bardzo dziękuję, ale można dać mu tą szansę i niech spróbuje. No właśnie, jak tak się okaże, samo i my tak myślimy. Że... Znaczy, no z tego tu jest staż na początku, tak? Czyli ta forma, która jest subsydiowana przez Urząd Pracy, która no jakby też nam odpowie na pytanie, czy Radek będzie chciał i czy to jest proste. No wiadomo, że no to proste jakieś czynności, a staż w okresie 6-miesięcznym no dokładnie nam wykaże tutaj możliwości, czy też później odpowiedziałem sobie na pytanie, gdyby Radek miał być później zatrudniony, jakie rzeczy na zasadzie doposażenia stanowiska pracy można byłoby z PFRON-u zakupić. A jeżeli chodzi o podpisanie tych petycji, to muszę powiedzieć, ja tych petycji nie widziałem osobiście, bo nie widziałem, ale tak, to było na forum, na forum, tak, Piotr Skopowski, no, po prostu myślę, że te działania, które my robimy, to trochę więcej znaczą, aniżeli podpisanie się pod jakąś petycją. Przez media ogólnopolskie na pewno. No ja myślę, że tak, oczywiście, że tutaj nie ulega wątpliwości, że to jest machina, która jest ta, która pozwoliła na to, bo pierwszy cóż moglibyśmy materiał, zrobić? Pan pamięta, że pierwszy materiał, który pisała Ania Buchner. Pani Ania Buchner, tak. Tak, tak, no tak. Właśnie, potem Radio Koszalin, przecież pan też tam się wypowiadał. Ja się wypowiadałem, ja to nie cofam swoich słów, które tam padały. Rozmawiałem z mamą, przegadaliśmy się też. To jest wina wszystkich nas, to nie tylko można tutaj mówić o... Nie, mówię, no nie chcę wspominać tego wszystkiego, bo to naprawdę jest tak zawiłe, natomiast mam nadzieję, że będzie szczęśliwy koniec, bo zawsze o to chodzi, nawet jak oglądamy filmy, to też jak jest szczęśliwy koniec, to jest dobre. No i myślę, że tu w tym przypadku... Poseł Hoc również, prawda? To był pierwszy... Tak, poseł Hoc też, tak, oczywiście, tak, tak. Ja mówię to wszyscy posłowie, senatorowie. Ja wracam do tego momentu, kiedy została uruchomiona machina penitencjarna, która pozwoliła na to, żeby Radek dostał przerwę w odbywaniu kary, tą pięciodniową, a dzisiaj dopiero po wyroku sądu takie następstwa mogą być, ale dzisiaj, tak jak powiedziałem, musimy, ponieważ chcemy troszeczkę wykorzystać procedury, Radek pójdzie na badania i czekamy na wyrok sądu. I tyle, a potem już przygotowujemy całe materiały do ułaskawienia, także te zaangażowanie, które my w tej chwili wkładamy, to jest właśnie służy ku temu. Tak? Natomiast każda petycja jest cenna tutaj i ja się mogę podpisać dzisiaj, jak ktokolwiek by chciał dać. Ja nie mam czasu wchodzić na internet i siedzieć tam bez końca, jak niektórzy, którzy mają więcej czasu, ludzie starsi, emeryci. Natomiast chętnie to zrobię, w każdej postaci podpiszę się. Tak to wygląda. Dobrze, jeżeli nie ma, to bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Idziemy. Poczekaj jeszcze chwilę, bo już to pójdziemy. Tak? Tak. A umie Pan coś tak szczególnie sprzątać, albo lubi Pan na przykład? Miotło. Miotło? Tak. I co jeszcze? A co jeszcze będziesz robił? Słucham się swojego przełożonego. Tak. Właśnie. Kona przeleczek. O, widzisz, no, tak jest. I bardzo dobrze, no. A jak się pan czuje? Dobrze. Nie boli pana nic? Nie. Powiedzieli ci, że będziesz pracował już? No. No to się cieszę. A świnka morska jak? Dobrze. Wszystko w porządku? Tak. Nie schudła? Nie. Mama dobrze karmiła. Jaka świnka morska? Jest świnka, tak, w domu? Tak, tak, tak. Nie wiedziałem. Nawet z nią śpi. No.